Duda z Lolak, o matko. Ale ta ruda z Lolak to mnie ciekawi. Bo to jest... Badziewie. Kamień z Bcherny. Ja bym to wziął i to wziął. Zamów towar. Materiały. Jakieś nowe zadanie. A co, Aragorn, mam z tobą pochodzić na jakieś misje? Pomóc ci? Coś zabić? Czy na razie to no, jakoś sobie ja daję radę powoli. Okej. Okay. Fabułę na razie ciągnę. A, mówisz Kirlos? O. No ja chcę pocisnąć główną fabułę, tylko muszę pierw znaleźć, no, te cholerne, za przeproszeniem. No, ślady. A to cholerstwo jest, no, cholerstwem. Ty się jakoś przebiłeś, już tam widziałem przez coś ostatnio na streamie. Przez jakąś jaskinię czy coś takiego. Tam to ta, ale co innego teraz, wiesz? Mhm. No, ja jeszcze jestem daleko. Dopiero drugi raz tak jakby lecę balonem. A... To jeszcze daleko. Ogólnie z tego co wiem, ja jestem gdzieś tak w 20-25% gry. Dopiero. Ja to ja jeszcze nie jestem. Więc tak daleko. Jeszcze zostało co nieco do grania. Ja właśnie teraz Legiana odkryłem. To zostało ci co nieco. No. Ostatnio się bawiłem się, bo tego Arjaniego biłem, żeby pancerz zebrać, zrobić ale... sobie? No. A powiedz mi tak z ciekawości, jako osoba, która tą grę od niedawna posiada, co nie? No. Jak ci się podoba? Dla mnie jest okej, okay, spoko. Tylko powiem, ja jestem przyzwyczajony do takich bardziej ruchowych gier. Mhm. Tu troszkę wolniej się wszystko robi. A tak jak na przykład ja tam dość dużo gram w tego Warframe'a, no to tam wszystko bardzo szybko się dzieje, nie? No tutaj jest inne tempo, co nie? Rozgrywki całkowicie. No, no. Tu właśnie jest takie Bloodborne'owe, Dark Souls'owe tempo. KP dwa, szybko? No ja mam 40, już 3-4 godziny. Dopiero tu jestem. Więc nie wiem, czy tak szybko. Ale ogólnie ja tam grą jestem zachwycony, więc ja każdemu polecam. Jeżeli ma konsolkę, to brać i grać, tak zwane. No mi też przypada do gustu i też polecam. No. No to robimy kółko wzajemnej adoracji teraz. Wybierasz się na Śląsk? Na Jema? Tak, będę na Jemie, będę. Ja też sobie urlop załatwiłem na piątek. O, no my jedziemy ten, z Paulą, co nie, i bierzemy pieseła ze sobą. O. No, bo nie mamy, w sensie mamy jak zostawić, co nie, to nie jest problem, tylko Paula się uparła, że chce jechać z piesełem, no i... Jedziemy z piesełem. Jeszcze tylko muszę zadzwonić do hotelu i się na 100% upewnić, że można piesa wziąć do hotelu, co nie. No. No masz to, ten jest opóźnienie ustawione, widzę, pomiędzy Discordem a tym. Czym? A streamem. Nie ma żadnego opóźnienia. Nie wiem, u mnie wychodzi opóźnienie. Bo na Discordzie jesteś od razu, działa to jak telefon, a na streamie masz opóźnienie przez renderowanie. Niestety opóźnienia na streamie nie jest się w stanie obejść, co nie? Jeszcze.
No, dlatego musiałem wyłączyć ten dźwięk ze streama. Wiesz, najlepsze to jest to, KP, że 40 godzin, co nie, a na dobrą sprawę ja nie mam nawet 1/4 setów kupionych i zrobionych. A gdzie podrasować te sety, a gdzie bronię zrobić, a gdzie co innego? No więc... Ja chodziłem do tego momentu w secie, jeszcze można by powiedzieć... Drugi, jako można było kupić? Taki w coś jakby ninja set. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Ten, ja wiem, o który chodzi ci. No to krawcić. To tam trzeba krawcić. No, trzeba, wiem, że trzeba krawcić. Trzeba chodzić jeszcze po na ten. Na zbierać ten. No, drop cały, nie? No. Ja po prostu... A mi dopiero się pierwszy raz wczoraj udało tego takiego ptaka na dwóch nogach, co z kamieniem biega. Złapać. Ja problemy jeszcze ze złapaniem mam właśnie tych. A, to wiesz, to musisz patrzeć po prostu. Jest taka dobra rada. Po lewej stronie przy minimapie. Wiem, masz ten puls taki. No. Tak, jak puls jest taki płaski, to jest blisko śmierci. Z tego co udało mi się zauważyć. No, tylko ja czasami to, jak już widzę, że już powinienem wrzucić pułapkę, no to gdzieś rzucam mu tą pułapkę, a on gdzieś przebiegnie i nie wchodzi, to poczekaj, nie mam drugiej zazwyczaj. To poczekaj, aż ucieknie. Do leża. No, albo, tak po prostu, albo po prostu jak będzie, jak stanie w miejscu czy coś, wiesz? Też możesz. Serio? No. Muszę to podrasować. Brat Modes powiem ci tak. Każda broń ma swoje zalety i plusy. Powiem ci jeszcze inaczej. Jeżeli ktoś lubi szybkie bronie, to znajdzie dla siebie. Ktoś lubi wolne bronie, ktoś lubi bardzo wolne bronie, ktoś lubi dystansowe bronie itd. itp. Nie ma broni niepotrzebnej. Dosłownie. Nie ma broni takiej, która by się nie przydała. Na przykład mogę ci powiedzieć jedną rzecz taką, że są dudy, dosłownie dudy. Grasz muzykę na dudach i uderzasz tymi dudami, możesz tymi dudami bić. I to jest tak, że jak masz grupę 4 osób i są 3 osoby atakujące, ty jesteś tym wsparciem, że zwiększasz HP, czy przynosisz z powrotem HP, a tak zwiększasz... Czy bufujesz po prostu? Genialna sprawa, tylko skomplikowane jak diabli, bo na tym cholerstwie musisz grać. No, a jak cię potwór goni, to ciężko jest grać. No. A potwory są cholernie takie, że nie potrafią się uziąść. O, ja dlatego ten, mi się najlepiej gra tą lekką kuszą. Tym dzikodziałem lekkim. Jest w miarę mobilne, bo ciężkie jest mniej mobilne, a to jest bardziej mobilne, no i lepiej mi się z tego strzela. Tylko no nie zadaje takiego na przykład damage'u jak ten topór sprężynowy albo to co ty grasz. Ja mam power. Power miecz jakoś tak, nigdy no, no, ale to tak jak mówię, on nie zadaje na przykład ten, ta broń nie zadaje takiego damage'u, nie? Dzięki, Monia. Każda broń ma swoje zalety i plusy. Dzięki za wyłapanie mojej gafy językowej. Normalnie foch. Jakbyś potrzebował pomocy, to mów. To przyjdę pomogę. No akurat teraz idę ten, szukać tego.
Letię czy jakoś tak. A, Legiane. Bo niektóre potwory są fajne na solo, niektóre są ciężkie na solo już. No. Zauważyłem. Muszę jednak jeszcze opuścić misję. To też kapę, to się zgadza, że typ broni zależy też od potwora, na jakiego się idzie, to też zgadza się. Ale ja się nauczyłem już tak, że tą bronią mogę na każdego potwora mniej więcej iść, ale na Legianę na przykład, czy jakbym w grupie szedł na Ratalosa, czy coś latającego, zwinnego szybko, to myślę, że łuk dla mnie by był najlepszą bronią. No ja jak na tego takiego, nie wiem, chomika z takim pompowaną piłką biłem, no to tym właśnie pistoletem najlepiej się go biło. Tego pulum pulum chyba jakoś tak. No jakoś tak on się nazywa. Jeszcze wszystkich nie znam, za krótko gram, żeby wszystkich pamiętać. Na safari dobrze. A pancerz koleżkota da się też ulepszać? Nie. Koleżko kota tylko raz kupujesz, chyba że potem kupisz ten ulepszony, co nie? W sensie dalej. Mhm. No to jest... nie wiem, czy to nazwać pompowanym chomikiem. To jest połączenie chomika z łasicą i napompowanym wolem po prostu. Coś, to jest... I z nietoperzem, bo skrzydła nietoperza. O! To są te... skrzydełka tak jak lotopałanka ma, to jest coś takiego. To jest taka błona, taka skóra. Dzięki, Dalkon, za followa. Wiem, że problemy z potworami się jeszcze nie zaczęły. Wiem, spokojnie. Ja się boję, co będzie dalej. Ta gra po prostu... Ja na taką grę czekałem po prostu od dawna. Monster Huntera na konsoli, żeby wam pokazać, żeby wam pograć. Czekałem. Jak ja na taką grę czekałem od dawna. I nie dziwcie się, że ja po prostu w nią się zagrywam, bo ja poza streamem, jak nie oglądałem z Paulą czegoś, albo Paula po prostu siedzi na laptopie albo gra sobie na 3DS-ie, albo nie wiem, na Switchu, czy coś innego robi, uczy się, to ja odpalam teraz aktualnie to, chodzę i zbieram materiały, grzybki, roślinki, ziółka, żeby tego nie robić, co nie na streamie, że chodzę i szukam ziółek, cholera jasna, bo nie mam napotki. A Sony ma to fajne, że można sobie save'y przenosić na tego wirtualny dysk, co nie? Na clouda i można sobie między konsolami przenosić save'y. No. To jest po prostu bomba. Ja musiałem już drugi dysk do konsoli podpiąć. To nieźle. No, brakło mi już tera. O, z Shamosa jest. A tylko... z Shamosa, co? Tylko hełm? What? Zapięczetowana opaska. Co to jest? Co to jest? Czarny bandaż. Skąd ja to mam wziąć? Mam jeden czarny bandaż. A skąd resztę? Tak, to będzie na PCT. To będzie na PC-ta później w roku. Gdzieś na jesień, zima. Czarny bandaż. Skąd to wziąć? Odporność na ogień. Ale jakie to ma staty? PL346, dzięki za followa. Co to są za staty? I dwa gniazda ma. Ja to chcę. Nie A wiem, po co są te puste fiolki? Które fiolki? Takie jak czasami bierzesz ekwipunek puste fiolki. Ze skrzyni, to tam do są krawcenia. Puste. Do krawcenia. Nie chodzi o ziółka, tylko do krawcenia. A jakiś bomb czy coś w tym stylu? Zgadza się. Do krawcenia na przykład pigułek czy czegoś takiego, w sensie do wzmacniania siebie, co nie? Mhm, rozumiem. Z wydarzeń te bandaże. Jamina z wydarzeń. O.
Czekajcie, czy ja mam jakieś wydarzenie? Czy nie jest sesja sieciowa, ogłoś? Z wydarzeń, czyli z tego. Na 8 Barnasów, Matko Boska. Już kuźwa się uwzięły. Dobra, pójdę na to, ale znając życie, tam będzie ten cholerny fotograf siedział, to ja muszę łuk wziąć. Albo sobie skrafcić nowy łuk. Idę sobie skrawcę łuk jakiś lepszy. Nie wiem, po co ja tak biegam w tej i nazad, cholera jest, na jak tablica jest tam u góry. Jestem przyzwyczajony do tego, że jak biegnę w jednym miejscu, to w jednym miejscu, a nie wszędzie wszystko jest rozstawione i można wszędzie ten... Nie, PvP nie ma. Czekajcie, idę sobie skrawcę. Ulepsz. Albo sobie ulepszę, czekajcie. To jest strzała kulu dwójka. Aha, trójki nie zrobię. A czekajcie, a tu na dole to jest drzewo czarnej stali. Powłoki. Nie mam pazura Tobita Daci, super. Ale bym mógł zrobić kwitnący łuk. Trójeczkę bym mógł zrobić. Albo dzielnołuk. Albo nie, kieł Diablosa potrzebuję tutaj. Matko Boska. No ja ostatnio się spotkałem właśnie z Diablosem. Jeden strzał i po mnie. No on jest... No... Ja widziałem, jak HS z nim się bił i po chyba pół godzinie ten zginął. Zabił go. Jak wyzywał go. Jak Hesik go wyzywał, to aż normalnie muzyka dla mych uszu. tak, jestem wredny, tak. A, czekajcie, ja mam dzielną łuk. Ja mógłbym to lub to, mógłbym go podrasować troszeczkę. O kurde. Polumpu mi się tu pojawił. Wszystkich znalazłem oprócz Legiany. Potwory się potrafią zmieniać. Że możesz nie mieć Legiany nieraz na mapie, ale to... Ale mam zadanie, że mam ją znaleźć, więc musi być. A, to musi być. To tak, to się zgadza, przepraszam. Cholera jasna. Lista tworzenia, czekajcie. Powłoka mocy. O! Fiolki są potrzebne na przykład do tworzenia powłok dla łuku. Aha. A to ja akurat z łuku nie korzystam, tylko z tego lekkiego łukodziała. Ale wiem, że tam jeszcze jakieś ten... dawało się na miecze też jakieś powłoki. A tego to ja nie wiem. Z tego, co mi się kojarzy. Nie, tego ja nie przerabiałem, wiesz? Nie mam pojęcia. Czy można? Dobra. Lecimy. No tak, fotograf jest. Nie, tymi sztyletami szybkimi na 3DS-ie, na Monster Hunterze Ultra grałem, to tak, ale tutaj nie, jeszcze nie. Wiem, ja grałem. Strasznie szybkie to cholerstwo jest. No fajne, dla mnie akurat. Ja właśnie zmieniam pomiędzy sztyletami a tym łukodziałem.
One tam mają coś takiego jakby tryb berserkera, coś w tym stylu. Cholera. Jak ja nie cierpię fotografa. No. Halo? Ojeje. Szkawka mnie wzięła. Niedobrze. Ktoś cię obgaduje. Dlatego nie słyszałem, że czkawka jest obgadywania. No, moja siostra zawsze tak. Jak w końcu pomyśli o tej osobie, która ją obgaduje, no to przestaje ją czkać. Serio? No. No. Jasna. O nie. A, jest jakiś jest jakaś umiejętność czy coś, żeby uniknąć ataku fotografa? W sensie ataku, w sensie wiecie. Ja w momencie jak zaczyna błyskać, to odskakuję po prostu za niego. To tak, to tak. Bo tak to chyba nie ma nic innego, żeby się obronić przed tym. Ja myślałem, że może roll by pomógł. Nie, nie pomaga, bo ja próbowałem też już ostatnio. No. W momencie, w którym już uderzałem, puszczałem cięciwę. Ała. Czy ty rozumiesz, że ja do ciebie nic nie mam? Uderz mnie, mija, a nie się patrzysz. Stań za nim, tadam. Nie zawsze można. Dobra, drugi Barnus leżyje. Obrócić? To wystarczy? Tyłem? Czy nie testujemy? Wiem, ja się obracałem i zawsze no, mnie mi też, ja właśnie też jak się obracałem, to nie było różnicy, czy jestem przodem, czy tyłem. Zobaczcie, tyłem jestem. I to samo. Nie, nie działa, nie działa. O ty! Odczep się łaskawie! Gdzie on jest? Cholera jasna. Nie, tyłem nie działa. Jamina, tu chodzi o poprzednie części Monster Huntera. Ała.
No bardzo dużo rzeczy jest przeniesione z starych. Ach, cholera! O! A zobaczmy, przetestujmy, czy tutaj plus wyleci, czy nie? Ale nie, to jest niebieskie, więc raczej nie wyleci nic. A! Nie wiem, jak to się udało. A masz po pysku. Powłoka paryżująca, do krótko zastosowała powłoka trująca. No, o dzięki Mia. W końcu. No. Sinu, dziękuję serdecznie za followa, dzięki wielkie. No. Jeszcze jeden tylko został. Jeszcze jednego zabiję i już po queście. Chodź tutaj, no! Jest. O, matko boska. Twierdzam, że nie lubię tego typu questów na zabijanie tych latających choler. Nie lubię tego typu rzeczy. O, znalazłem ślady w końcu na Legianę. Kucaniem, iż? Rafbol, dzięki serdecznie za pierwszego suba twojego u mnie na kanale. Witamy w Dziabongach. Dzięki serdecznie i witam w rodzince. Dzięki. I serduszka na czacie. I serduszka na czacie. Dzięki za subka. Czy ja chcę coś sprzedać? Nie, my to pozbieramy sobie. Obiektyw. Nie wiem, do czego ten obiektyw obserwatora, jeszcze, że powiedziawszy, bo jeszcze nie widziałem za bardzo. Chyba, że to jest do tego. Do tego z, Boże, Horizona specjalnego dodatku. Nie wiem, ja Horizona nie mam, bo nie mam w ogóle gry. A. Ale warto, wiesz, też. Też gra rozbudowana strasznie. Wiem. Mi się właśnie w PS-ie to bardzo podoba, że jak kupisz sobie na płycie grę, to możesz sobie spokojnie pójść do sklepu, sprzedać ją, wiadomo, że za mniej, i sobie odkupić inną używkę na przykład. No. To jest świetna sprawa, bo te używki są też tanie. Kurde, uwzięła się na mnie, mogłaby na mojego kota na chwilę się uwziąć, bo chciałem flarę alarmową wypuścić. To wypuść, to ci pomogę. Chociaż ona się staje cięższa od razu, wiesz o tym? Wiem.
Muszę broń zmienić. Czekajcie, gdzie, co ja robię? Gdzie ja idę? Czemu ja tu idę? Co ja chciałem? Co ja dostałem? Zgłupiałem. Cześć, Michał. No to niezłe wyczucie masz, no to się zgodzę. Jaki maksymalnie poziom gwiazdkowy możesz zrobić? Ja 4. Czwórkę? Tak, bo mam 4 zlecenia. Chcesz się ze mną na wydarzenie przejść? No mogę. Jakbyś 5 mógł zrobić, to by było jeszcze lepiej, ale... 5 na razie nie mogę. Możesz, no to myślę, że może byśmy poszli tutaj. Na szamosy to solo na razie pójdę. Bo to jest 6, więc... Ostatni mój talon na balon wykorzystałem. Nie mam więcej talonów. Jak to fotele dalej szukać do siebie? A! Właśnie! Taką ciekawostkę, ciekawą reklamę widziałem. Gdzie jest ten kursor? Ciekawą reklamę, w sensie na telefonie, jak przeglądałem. Jest. To jest chyba to. Tak z ciekawości zobaczyłem i szczerze powiedziawszy, ciekawe modele mają foteli. Nie wiem, czy to ci podpasuje, ale tak zobacz, zerknij sobie. I nie, to nie jest kryptoreklama. Argon, troszeczkę mikrofon ci przebija, wiesz? Leciuteńko. No to będę musiał tak. Czy ja nie akurat nie mam tego na słuchu ustawionego? Będę musiał. Nie, leciuteńko, tak. Chyba jak uderzasz i wtedy jest najgłośniejszy dźwięk, wiesz, to wtedy chyba. To trochę przyciszę telewizor. Ale ten, zobaczę ten. Potem pobawię się jeszcze ustawieniami. Ale to jest. Tak, to się zgodzę. Jeżeli chcesz brać fotel, to nie bierz fotela, który jest obity skórą lub ekoskórą lub czymś takim. Bierz materiałowy, bo ci dupa się po prostu przyklei do fotela. I to nie, to się wydaje śmieszne, co nie, ale jak na przykład siedzisz 8 godzin na dupie i no, i ci dupa zaczyna się pocić po tych 8 godzinach, co nie, no to odchodzisz taki przyklejony. Więc kup sobie, w sensie, inaczej, to zależy też i dupa, czy się poci, co nie? Głupie pytanie, co nie? Dzień dobry, chce pan kupić fotel, tak, skórzany czy materiałowy? Nie wiem, a który jest najlepszy? Sprzedawca się pyta. No, no proszę pana... A panu dupa się poci, czy nie? I zależnie od odpowiedzi, co nie wybieracie prawidłowy.
No to mi się poci. Okej. Okay. Lato jest masakra. No, lato to jest masakra, to się zgodzę. No. Lato to jest Jezu Chryste, Matko Boska, po cholerę, ja taki fotel sobie brałem. Zdeptał mnie. No to będziesz musiał dodatkowe wyposażenie sobie Rafbol wykupić. Odświeżasz powietrza. Na dźwięk. A sobie pochodzimy, poszukamy sobie tych szamosów. W sensie, szamosy wiem gdzie są. Tylko szukam tych śladów. Tej cholernej... latającej nie wiadomo co. What the hell? To się nazywa combo bombo, co? Ale one są większe chyba te szamosy, czy mi się zdaje. Może mi się zdawać, że są większe. No ja latem już mam patent o patent, patent o patent, to da. Mam patent, że sobie po prostu jakiś ręcznik, czy jakiś materiał, czy cokolwiek kładę na fotel, żeby się nie przykleić do niego. No to się wydaje śmieszne, ale to jest masakra. Nie, też mam taki fotel. Skórzany. Z pseudoskóry. To jest masakra. Wiesz, ja do wykonania fotela ja nic nie mam, co nie? Bo tyle, co ja siedzę na nim, to i wytrzymuję bez problemu, co nie? Tylko, że no... Skóra eko ładnie wygląda, czy tam czy cokolwiek innego, ale jest niezbyt. Jamina. Legendy głoszą, że ktoś w lato dupę na takim fotelu stracił. I nie tylko legendy. Idziemy tutaj, zobaczymy. Teraz na dobrą sprawę, żeby było ciekawiej, ja jak zwiedzam te krainy, które miałem, najlepiej by było po prostu pochodzić jeszcze raz po wszystkich krainach i wszystkie te miejsca, te muszle, nie muszle, cudawianki na kiju, na nowo pozbierać, zwłaszcza te, gdzie się zbiera trzy rzeczy, bo o matko, bo może wypadnie coś ciekawszego. Cześć Sebol, Kawern, cześć Pederasto, już się z tobą witałem, ale mogę się przywitać drugi raz, nie szkodzi mi to, mi to nie szkodzi. Chyba, że nie słuchałeś. Cześć, ukryty smoku. A gdzie przyczajony tygrys?